Siema, siema, z tej strony Optimus i dzisiaj sobie porozmawiamy o Tide of War, czyli kolejnej części z kompendium wiedzy Tide of War, którą tutaj dla was nagrywam. Będzie to chyba już, jak dobrze pamiętam, 12 część i przedostatnia, ponieważ już potem będzie zostaje nam ostatnia. W tej 12 części, jak widzicie, jesteśmy już po praktycznie półtora dnia, jeżeli chodzi o falę pokoju. Nie miałem kiedy tego zagrać, a i tak widzicie, też mamy 3 dni do końca KVK. Ale no ofen wam mogę powiedzieć, że teraz, jeżeli chodzi o wybór fal, czy też dyrektyw, no jest dużo już łatwiej, bo tak widzicie, no tutaj już mamy do wyboru to, co już przedtem było, czyli albo wybieramy 20% precyzji, albo dodatkowe zadanie, albo eliksiry na leczenie do walk, gdzie już tych walk nie ma, albo zwiększamy 30% pewnych poziomów danych surowców. Ja wybrałem oczywiście Bastion, bo chciałem sobie jeszcze jak najwięcej nabić tych kryształów, więc proste podejście. Tak samo tutaj widzicie, że mamy szybsze mobilizacje na barbarzyńcy, zajmowane przez nich budowle, jedno użyte i też niż forty barbarzyńcy, aby zyskać szybsze marsze. Robiliśmy to, ale to jakoś chyba nie wypaliło, nie pamiętam, co z tym było, coś tam próbowaliśmy, ale nie wyrobiliśmy się w ogóle, bo jakoś ludzie mieli już na to, wiadomo, wyrąbane. To też wiem, że już odpalaliśmy, więc no, te forty były troszeczkę szybsze, więc no tak widzicie, no to pomału to już to kiwiki się zamyka. Kolejna fala też będzie falą pokoju, więc już będzie taka też luźniejsza. Tak jak widzicie w bastionach, ja już tutaj praktycznie kończę wszystko, ale też no nie, już ostatnie tam tygodnie odpuściłem, wiadomo, ze szkoleniem, żeby nabijać więcej tych punktów, więc po prostu sobie leciałem już na takim pełnym chillu. Jeżeli chodzi o same tutaj nagrody, jakie kupiłem, no to jak widzicie, wykorzystałem wszystko, jeżeli chodzi o na legendarne materiały, bo uważam, że warto. Wykorzystałem to właśnie na ten sztylet pechowo, ale z drugiej strony wyszło, że jednak nie pechowo, od na ringa. No i zostały mi te monety. 3 monety teraz dostanę na tą chwilę. Jeszcze nie testowałem w 100% na co je przeznaczę. Na pewno to będzie, znaczy jedną parę monet na co, na pewno to będzie Dumahana, bo chcę sobie upgrade'y do drugiej części Dumahana. No i myślę, czy nie wziąć po prostu drugiej opcji tego miecza jeszcze raz, spróbować go przekuć na opcję z crit'em. Jeżeli się nie da, no to wtedy będę kombinował, po prostu przerabiał go tam na drugą wersję kultową, bo nie opłaca mi się zwiększać. Myślałem, żeby zbierać te monety i pójść tutaj, jakby tak powiedzieć, w pas top kapi, ale powiem wam, że nie gram uczcikami tak bardzo, nie jestem, żeby to bardzo na tym zależało, żeby iść w niego, więc nie idę w niego w ogóle, stwierdziłem, że zostawię to tak jak jest. Jeszcze jak tam troszeczkę dozbieram tych monet sezonu, to już sobie przeznaczę tutaj na zrobienie tych głów. Tak, widzicie, ja już tych procentów mam chyba troszeczkę więcej niż miałem. O, tutaj kolejne. Tak, bo już tu wszystko pokończyłem, więc już ja tylko zbieram i korzystam z tych tutaj takich opcji dodatkowych, które mi dropią. Wiadomo, można tutaj to też za jakby tego poziomu nie mógł, to mógłbym za rubiny to robić. Lecz no, a tu jeszcze barbarzyńcy, kaniony, no to pomalutku tam się zawsze będzie wybijać, tam coś zawsze jakaś nagroda wpadnie, prawda? No tak, widzicie, no, jeżeli chodzi o samo KVK, to tak jak już wam mówiłem wcześniej, no Tide of War bardzo fajny jest KVK, jeżeli macie możliwość zagrania, grajcie, bardzo dobre KVK, chociaż uważam, że takie KVK jak Burza Manewrów, gdzie możemy więcej tego artefaktu używać, to byłoby dużo lepiej, dużo bardziej zacnie, że tak to nazwę. Jeżeli chodzi o kwestie tutaj przygotowań, jeżeli chodzi o kolejne kiwiki i co będzie, jeszcze nie zdecydowałem, tak jak widzicie, nawet się pojawiła parę dni temu otwarta migracja za połowę, praktycznie, znaczy połowę może nie, ale jakieś 20-30% mniej tych paszportów do królestw, które tutaj widzicie, więc no, będzie taka opcja za 3 dni dostępna, wieczorem za 3 dni i 9 godzin. Ale ja raczej do tych królestw nie pójdę. 1365 to jest bardzo duże królestwo, 1504 to jest średniawe królestwo, 1500 to samo, 1079 bardzo fajne królestwo, tylko no najwidoczniej tam nie dojechali w pewnym momencie na Kingsland, bo jakby tak stanęli.
2728 uważam, że dobre królestwo, ale mają bardzo duże duże wymagania, więc nawet tam nie myślałem, żeby iść. Jest tam paru Polaków, którzy już grają jakiś czas. 2381 i 3065, czyli wygrani Kiewiki. No naprawdę fajnie, fajnie tam u nich to persperuje i to są dwa bardzo dobre moim zdaniem KD. Są poukładane przede wszystkim. Dla tych królestw wiadomo, że to będzie... o, lista autarków widzę, że już jest oznaczona. To dostanie ile? My dostaniemy 30. Tak? 30, tak. My dostajemy jako sojusz 30. 23 zbiera Wu-Tang, a 7 pójdzie do TT. To jest w ogóle śmiech na sali, no ale no co z tym zrobię? Tutaj podzieli się po równo, po 120, jeżeli chodzi o limy i jeżeli chodzi o 3065. O, tutaj 3065 już nawet sobie porozdzielało tych graczy, więc możemy zobaczyć, to już na 3065 pozostawał autarchę, te 120. No tu mieli komu dawać, tam było dużo graczy walecznych, więc... Więc widzę, że parę i widzę, że niektórzy... Ale nie widzę graczy, którzy... A nie, jest, dostał. Te, który do nas nie migrował, migrował tam, czyli dostał też. No to chociaż tyle. Bo on miał do nas migrować, ale zrezygnował w ostatnim czasie. Najwyższą mu chyba na lepsze. No to czyli 3065, czwarta gwiazdeczka, a limy trzecia gwiazdeczka. No, zasługiwali, no nie można im powiedzieć, naprawdę dobrze zagrali, nie? Zrobili bardzo dobrą robotę, więc... Popa dla nich i gratulacje, że tak, tak to ograli, bo nie można powiedzieć na nich złego słowa pod tym względem. Ja dalej się zastanawiam, co zrobić dalej z moim, jakby tak powiedzieć, królestwem, jak to rozegrać w późniejszym terminie. Na tyle dobrze jestem na bieżąco z królową naszą, więc nie ma tu jakiejś toksyczności z nią. Bo z nią to jeszcze w miarę się da dogadać, ale niestety tam niektórzy, którzy są jej R4-kami od dłuższego czasu, jeszcze za czasów, gdzie ja byłem w innym sojuszu, no to no, mają za duże ego. Jak widzicie, 201,5% na 50% nie jest jakiś wyczyn, jeżeli chodzi o technologię, tak jak widzicie, no jestem bliżej niż dalej, nawet zresztą teraz mogę użyć te wszystkie przyspieszenia, które mi potem się wiadomo nie przydadzą, użyć kolejne, żeby zebrać kolejne, jakby tak powiedzieć, te nagrody. To jest już 8 dni, więc jak widzicie, coraz więcej tego tam jest. No ale chciałbym po prostu jeszcze tam tą jedną główkę, może dwie wyrwać tutaj z tego, żeby jeszcze tam tą jedną główkę wyrwać za te monety. Więc no, przygotowałem się na nową kawalerię, ale jak wiecie, ta kawaleria jest jaka jest, więc że tak powiem, pupy nie urywa. Więc na pewno o tym zrobię oddzielny filmik, więc też wam o tym trochę opowiem, więc na pewno czekajcie, bo jest co, jest o czym rozmawiać przy nowej kawalerii. Ale uważam, że no, zrobili tam takie pewne faux pas, które mi w tym momencie otworzyło troszkę oczy, w co pójdę dalej. No i przy tym porozmawiałem się o najbliższym MG, nie wiem czy moim ostatnim na tym królestwie. Więc dzięki wielkie, że jesteście, że wspieracie kanał, dzięki, że wam się podobają te filmiki i dalej tutaj wspieracie. I też fajnie, że ze mną tutaj też dajecie różne rady, co poprawić, co zmienić, bo wiadomo, da się coś zawsze zmienić i polepszyć, tak zawsze jest, więc fajnie, że coś takiego będzie. Jak będę wiedział, czy gdzie odchodzę, to już wolę teraz powiedzieć w tym filmiku, to wam powiem. Oczywiście zrobię o tym filmik, zrobię też filmik o 3090, zrobię też, jakby tak powiedzieć, ogólnie całą otoczkę o tym wszystkim, pogadamy, zaproszę parę osób, więc zrobimy coś naprawdę fajnego. Też wyjaśnię swoje decyzje, gdzie idę. Mam w głowie parę, jeden fajny projekt, który myślę, że wypadnie nieźle dla też polskiej społeczności i może będziemy mogli coś tam fajnego zbudować. Więc jeżeli to wypali i rzeczywiście pójdziemy w tą stronę, to też będę wam dawał znać na bieżąco. Więc jeszcze raz dzięki, że jesteście. Trzymajcie się. Hejo!